Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale, odcinek środowy. Kochani, jeżeli widzicie, że wyglądam jak szczur po deszczu, na przykład, tak może być, to dlatego, że nagrywam to 1 listopada, chciałem powiedzieć, 1 stycznia, nowy rok, kiedy live? Dzisiaj wieczorkiem chyba. Sześć, Jezu, patrzcie co się dzieje, chwilę mnie nie było na terenie, dopiero się zalogowałem, patrzcie co tu się dzieje ludzie. Jeszcze Chuckman mnie zaatakował. Kochani, nagrywam to 1 stycznia i jestem trochę wczorajszy, w sensie... Więc generalnie sorry, jeżeli będę jakiś taki ledwo żyjący dzisiaj. Kochani, podsumowanie eventu świątecznego. Event mija to powoli do końca, jestem, jesteś, siema, jesteś. O, nie przeszkadzajcie, chcę nagrywać odcinek. Powoli mija event świąteczny i pora dzisiaj co? Pora sobie trochę podsumować, pogadać, pochwalić się ile levela wbiłem. Dzisiaj to nie będzie jakaś zaskakująca liczba. No i trochę pogadać o tym, co w tym evencie ciekawego się działo, co się zmieniło, co powinno się jeszcze zmienić za rok. Trochę o tym pogadam, no i oczywiście otworzymy sobie prezenty świąteczne. Nie no, Chuckman, z panem się nie bijemy. Stary, ja chcę otwierać prezenty świąteczne. Kurwa, dajcie mi spokój. Chyba czy na pewno. Na pewno, 21. No patrzcie gościa, nie? Dobra kochani, tepnę się do Trendy, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Otworzymy sobie na początku te prezenty, jestem bardzo ciekawy. Sorry za małą liczbę FPS-ów tutaj w tym ogólnie kadrze na dole. Natomiast jest tu za dużo ludzi i po prostu mi przeglądarka nie wytrzymuje psychicznie. Dobra, słuchajcie, otworzymy te prezenty, nie wiem co z nich dropi. Otwierałem sobie tylko prezenty te lekkie lub ewentualnie trudne. Na 60 level, czy tam 40, z których tam dropiły dielektryk i tak dalej i ogniwka. Natomiast nie wiem co dropi z 90 levelu. Nie otwierałem już takich prezentów, prawdopodobnie. Podobnie, jeżeli miałbym strzelać, jakiś klucz Alcazara może, jakieś mięcho, coś w tym stylu, nie wiem, może platynowe klucze z tego będą dropiły, jakieś elementy na chytak, jakieś zwoje do Trenti Stepa może, nie wiem szczerze mówiąc co z tego dropi. Zobaczymy sobie prezentów, jeżeli pytacie, mogę wam pokazać. Mam w tym momencie, w ogóle tak wygląda stan moich czapek, zbyt dużo nie grałem, zaraz też powiemy o tym ile expa wbiłem, no ale to zaraz. 10 prezentów oraz jedna trąbka dla Mikołaja, więc trochę otwierania będzie i sobie możemy zacząć chyba otwierać już. Kochani, otwieramy oczywiście za platynę i wam też to polecam, ponieważ za platynę wychodzi najtaniej. Dobra, otwieramy za platynę pierwszy prezent. Wow, esencja 3, wołę 1, platynowy klucz 4. Zobaczmy sobie jak to wygląda, platynowy kluczek tam był, widziałem. I to jest reol i to jest wołę. Wołę jest dużo warte z tego co wiem. Fajnie, dobra. No to całkiem niezły prezent. O, polecimy sobie dalej. Dokładnie nie wiem po ile to stoi, ale z tego co wiem jest dosyć dużo warte. Chwila, tutaj muszę kliknąć. Dobra, otwieramy kolejny. Esencja, platynowy klucz. Aha, i nic więcej? Tylko esencja i platynowe klucze? Słabo. Dalej. O, wywar kondycji, esencja, platynowy klucz. Co tak kiepsko? Halo? Co tak kiepsko dropi? To z średniego dropiło więcej. Dielektryki leciały ze średniego i ogniwka. Dobra, następne. Esencja, platynowy klucz. Co? Co to w ogóle za dropy są? Halo, halo. To jakaś szansa na coś lepszego jest tylko, czy o co chodzi? Dobra, dalej. Wywar zdrowia, esencja EOF 2, świeże mięcho 4. Dobra, mamy lepiej, słuchajcie. O, teraz trochę podropiło. Co tu ciekawego wydropiło nam? Znowuż te... Oho, to są znowu te kostki na hytagę, nie? Cząstka energii z morter w odpowiedniej konfiguracji możliwe kontaktowanie się z poległymi worldingami. To jest chyba na hytagę. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. O, bo jeszcze nigdy na chytadze nie byłem, ale to jest chyba, to są te elementy, które są trzykolorowe i one chyba tam, bo nie wiem ile stoją, 400 chyba, czy ileś, więc dobra, to jest spoko drop, świeże mięcho, będzie na streamki, będziemy sobie chodzili, napiszemy Nowkowi, żeby tak nie patrzył, odcinek nagrywam. Wywar, dielektryk, ok, i esencja, no powiem wam średnio, dielektryk spoko, ale na 90 level, dielektryk 1, dobra, dalej. To jest esencja, wywar zdrowia, inhibitor diamentowy, okej, to jest fajne, i platynowy klucz 4. Spoko, czyli różne rzeczy z tego dropią. Myślałem szczerze mówiąc, że będą klucze na Valdaroga. Fajnie by było, jakby jakieś klucze na Valdaroga podropiły, bo wtedy mógłbym sobie po prostu na Valdaroga chodzić na streamie łatwo. Świeże mięcho, esencja, dobra, dalej. Ostatnie, woe, esencja i platynowy klucz. No dobra, no powiem wam średnio. Zobaczymy jeszcze co Mikołaj daje, ponieważ mam jedną tubę, czy tam trąbkę, więc sobie damy. O, petardy jeszcze strzelają mnie za oknem swoją drogą. Jak tam Sylwester się bawiliście? Weź napisać. Dobra, nowy, świeże mięcho i esencja. Dobra, no to czyli jesteśmy trochę zarobieni. Hej, Kazim, dzień dobry, witam serdecznie, 6. Dobra, słuchajcie, schowam się w depozycie, żeby mi tak nie lagowało. Halo, przestańcie strzelać. Film nagrywam, gnoje. Dobra, w ogóle patrzcie to, co się dzieje na czacie, guys. Ja tak zrobiłem sobie chwilę cięcia. Charles do mnie pisze, kiedy stream. Kazim pisze, że w końcu trafiłem, jak jestem w grze i teraz czy mogę konwo podejść. Zobaczymy, co dla mnie ma. W ogóle dalej, słuchajcie, mam to.
co wam pokazywałem w sobotę. Mam nienawiść Draugula. Nagrywam to trochę wcześniej, bo pierwszy styczeń. Sorry na te trzaski, wam petardę, ok? Jeszcze jest Sylwester. Szczęśliwego nowego roku. No i generalnie dalej muszę tą nienawiść Draugula w ogóle sprzedać chyba, bo nie będę czekał do 120 levela, żeby ją ubrać. Więc po prostu sobie ją sprzedamy, tylko nie wiem za ile. Ja prawdopodobnie w sobotę już będę wiedział, a jak stawię odcinek, mi powiecie, ile to jest warte. A więc sobie to selnę i sobie w końcu jakąś postać fajnie ubiorę, żeby móc ciekawsze rzeczy nagrywać. Dobra, kochani, powoli chcę ogarnąć te włosy, bo ja wyglądam tak masakrycznie źle. Oh man! Panie kolego, co mi pan dajesz? Jaki donejcik! Dobra, kochani, to otwieramy sobie dalej prezenty Mikołaja. Mam tylko nadzieję, że na dobry level. Jakie to są? Są te małe, czy to są te duże? Aha, to są prezenty z 66-89. Dobra, czyli będą prawdopodobnie dielektryki dropiły, ewentualnie będzie nam dropiło co? Dobra, kochani, otwieramy w takim razie dalsze prezenty. Jeszcze 7 sobie otworzymy, to już tak szybko skipniemy tylko. Dziękuję bardzo, oczywiście, Kazimowi. Masz pozdrowienia. Otwieramy dalej, co my tu mamy? Ogniwko, eliksir kondycji, proszę bardzo, ciach. Eliksir Many, inhibitor szmaragdowy i ogniwko. Ej, z tego naprawdę lepsze rzeczy dropią niż z tych większych. Dalej. Czarna perła, dielektryk. Jakie rzeczy zajebiste z tego lecą? Halo. Dielektryk, upominek Mikołaja. Dobra, straciłem. Dalej, inhibitor szmaragdowy, dielektryk. Aha, i to już koniec chyba. Aha, nie mam platyny. No dobra, nie mam platyny teraz. No to sobie za czapki weźmiemy, to pootwieramy. Dalej. Eliksir doświadczenia, zwój doświadczenia. Dielektryk, ale z tego rzeczy dropią zajebiste. Dobra, eliksir many, czarna perła, platynowy klucz. Naprawdę, z tego dropiło wiele lepsze rzeczy niż z tych większych paczek, nie? Serio. Dobra, no to mamy sobie czarne perełki, będzie co na streamku robić. Kochani, idziemy do depozytu, uciekam stąd, albo do kowala wejdę i zaczynam gadać o evencie świątecznym, bo my nigdy stąd nie wyjdziemy. Dobra, kochani, znowu zmiana planów, odezwał się Jestem SB, czyli osoba, która wygrała konkurs tydzień temu. Jeżeli chodzi o konkurs w tym tygodniu, zaraz podejdę konwo oczywiście i dam mu tą platynkę. Jeżeli chodzi o konkurs w tym tygodniu, do wygrania są, pokażę wam co, już w tym momencie będziecie pisać swoje niki, co jest do wygrania w tym tygodniu. I zaraz też wylosujemy osobę, która znowu już wygrała platynę, ale to myślę zrobimy pod koniec odcinka, żeby już teraz tego nie robić, bo nie mam strony włączonej. Kochani, w tym tygodniu do wygrania są, już wam pokazuję, gdzie to się schowało. Tutaj, tangarki, trzeci poziom gwiazdkowy. Tangary są, więc są do zgarnięcia. Myślę, że całkiem fajne. Coś nowego, żeby też tylko nie platyna była, tylko jakieś też itemki. Więc tangary w tym tygodniu są do zdropienia. Fundatorem tego konkursu, jeżeli ktoś by był ciekawy, jest Szrozbiracz. Szrozbiracz, tangary na konkurs, więc Szrozbiraczowi dziękujemy bardzo za tangarki. I możecie je zgarnąć, więc piszcie swoje niki. Pod koniec tego odcinka wylosujemy zwycięzcę platyny. Kurwa, ten czat zaraz wyłączę, ile tu ludzi pisze do mnie. Nie mogę spokoju pograć. Dobra, kochani, dostaję w ogóle jakieś oferty wymiany cały czas. Petardy strzelając za katastrofalnie zły odcinek. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o event. Czy już? Jeżeli chodzi o event świąteczny, zacząłem go z levelem 88. Początkiem levelu 88 wbiłem tyle, czyli 2 levele. To jest bardzo mało. Akurat w święta miałem bardzo mało czasu na grę. W końcu mogę zacząć mówić na temat, co? Miałem bardzo mało czasu na grę, nie było mnie w domu, tak w sumie przez większą część świąt, więc trochę nie miałem za bardzo czasu na tę grę. Pograłem tyle o ile, wbiłem 90 level i powiem wam szczerze, to jest mój cel na ten event, który został zrealizowany, ponieważ od 90 levela można otwierać właśnie te prezenty, które otwieraliśmy, więc mi się to bardzo podobało, że ten 90 sobie nabiłem. Coś czuję, że jeszcze sobie trochę pogram, bo jest do 12 do jutra ten event, więc dzisiaj mam wolną nockę, więc prawdopodobnie jeszcze troszeczkę to się zapełni, gdzieś tak do połowy, myślę, zobaczymy. A więc tak tyle wbiłem, mogłem na pewno wbić więcej. Jeżeli chodzi o moje przemyślenia na temat tego w ogóle eventu, no jest fajny, jest chyba co roku ten sam, tylko z ulepszeniami, tak? Rok temu też były reniferki i tak dalej, aniołki, diabełki, więc zaraz rozp***ę komuś łeb nad z tymi petardami tam na tym oknie. Więc generalnie event bardzo lubię. Lubię ten event ze względu na sam w ogóle może sentyment do tego, że to już jest tyle lat i zawsze pamiętam, jak jeszcze na mniejszych postaciach biłem te renifery, nawet kolędniki, bo nową postać stworzyłem, parę razy się zdarzyło. Ten barba w ogóle, pierwsze 20 leveli ten barbarzyńca właśnie wyjeździł na kolędnikach, ponieważ bardzo szybko tam ten exp leci na tych niższych levelach, więc mam bardzo fajne wspomnienia w ogóle z tym eventem. Natomiast jeżeli chodzi o tegoroczny event i o to, co już zauważyłem na wyższym poziomie, na 90 levelu, czyli już tym takim etapie
etapie bicia grupek tam na płaskowyżu, jest troszeczkę niezbalansowane to. Jest to bardzo niezbalansowane i jak w przypadku eventu zaduszkowego, gdzie były te szkielety, był myślę całkiem spoko balans, tak tutaj jest to okropnie niezbalansowane. I tak właśnie w ten sposób reniferki są 4 razy słabsze moim zdaniem od aniołków, oraz czarne turonie są 4 razy mocniejsze od Mikołajek i tego Zlecka, w ogóle od Gwiazdora. Więc jest to trochę niezbalansowane, to jest po pierwsze. To jest na pewno dosyć spory minus, aczkolwiek nie aż taki. Może troszeczkę brakuje mi większej ilości atrakcji w tym evencie, w sensie większej ilości jakichś różnych grupek. Tak czy siak bardzo, bardzo fajnie sobie tutaj grałem. Bardzo fajnie sobie grałem, było całkiem przyjemnie. I exp sypał się naprawdę niezły, więc jeśli ktoś chciał wbić duży level, to naprawdę miał takie możliwości, ponieważ no dużo tego expa leciało. Jeżeli chodzi o wyższe poziomy, niestety się nie wypowiem, ponieważ nie brałem tam udziału. Te gwiazdory, te czempiony w ogóle, które się pojawiały, no i oczywiście też zlecenia na 140 poziom. Nie wiem, jak tam to wygląda, może jest też ciekawe, może są jakieś niebalanse, wiecie jak to działa, no nie wiem, nie wiem, nie wypowiem się na ten temat, nie będę za bardzo tutaj mówił, ktoś do mnie na drużyny kopnął. WGH, dzień dobry, witam serdecznie. Więc na to się nie będę wypowiadał, skupię się bardziej na tej mojej takiej grupie, tym levelu 90. Na pewno bardzo duży minus, że tak ciężko oslota na przykład na barbarzyńcy. A że jednak damage, może niekoniecznie 90 level, 90 level już ma łatwiej. Jezus, przepraszam was za te głosy, naprawdę. 90 level ma już łatwiej, natomiast taki na przykład 70 level barbarzyńca, 70 level jakiś łucznik, no za bardzo na tym evencie nie pogra i w sumie nie ma gdzie expić. I to jest moim zdaniem jedna z największych wad, że są takie przepaście levelowe. Że po prostu no ciężko oslocika jest. No nie wyobrażam sobie być 70 levelem barbarzyńcą, współczuję wam, jeżeli taką postać macie, i brać udział w tym evencie. Można ewentualnie bić sobie te grupki reniferów, ale to daje tak mało expa, no umówmy się, nie daje to zbyt dużo, że lepiej pójść na jakiegoś zeta, lepiej pójść na cośkolwiek innego, co daje tyle samo expa i jeszcze mniejsze okazji szanse na dropa. Więc no tutaj jest akurat duża wada. Zlecka są spoko, zlecka naprawdę fajnie działały na te 80, do 80 levelu, tam do 90 jest naprawdę bardzo fajnie. Dielektryki sobie dropały. Nie wiem, co dropiło dalej w tych większych levelach. Natomiast bardzo fajny dodatek. O, to jeszcze mam jakiś nowy. Proszę bardzo. A więc zlecka bardzo fajne. Fabularnie, jak zawsze, spór Gwiazdor, Mikołaj. Bardzo, bardzo spoko pomysł, żeby tak to rozwiązać. Z tego co wiem, w ogóle można ich potem bić też, nie? Tego Mikołaja, on chyba takim w ogóle ogrem w przebraniu, więc całkiem spoko pomysł. Podsumowując, naprawdę event jest spoko, natomiast z pewnymi wyjątkami. Moim zdaniem powinni wprowadzić po prostu jeszcze jedną grupę. Zrobić ten event dla tych aniołków i reniferków i wprowadzić coś jeszcze pomiędzy reniferami, a tymi grupkami na płaskowyżu. Coś dla solo graczy, ewentualnie coś dla słabszych PT, tak levele 50, 60, 70, żeby też miały co robić. Po prostu coś takiego, żeby to wyrównać, wtedy byłoby w ogóle idealnie. Tak czy siak event mi się podobał, dobrze się bawiłem, więc taka jest moja opinia na ten temat. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? Nie wiem, czy coś jeszcze chcę powiedzieć. Mogliby trochę też zmniejszyć ilość respu tych grupek z tymi sekretarzami Mikołaja na płaskowyżu, bo orków nie było widać, to mogę jedynie powiedzieć. Dobra, kochani, nie będę tego przedłużał, odcinek wyszedł dziwny, dziwaczny wyszedł ten odcinek. Na koniec sobie jeszcze wylosujemy osobę, która oczywiście wygrała platynę w zeszłego tygodnia. Zaraz to sobie zrobimy, no tak czy siak. Za tydzień lecimy dalej z challenge'ami. Skończyły się te okresy takie eventowe, świąteczne, wyjątkowe, specjalne, w których no, zbyt dużo tych odcinków takich tematycznych nie nagrałem, bardziej takie odcinki ogólnikowe, jak na przykład 21 do Bayernu. Za tydzień robimy sobie kolejny challenge, ewentualnie jak zdążę nagrać, zrobimy bicie ludzi w Taernie, więc to co lubicie najbardziej, a jak nie, to zrobimy sobie challenge, mam bardzo fajne pomysły, więc będziemy sobie dalej to robili. Wracamy do normalnego cyklu, widzimy się w sobotę w kolejnym filmie, tak swoją drogą, bo teraz są dwa razy w tygodniu Taerny, więc mam nadzieję, że wam się to podoba. Jeszcze nie wiem, jak to teraz dokładnie wygląda, jak to weszło, czy to się przyjmuje, natomiast widzimy się w kolejnych odcinkach. Dobra, słuchajcie. Aj, właśnie tak teraz ogarnąłem, że nie mam z czego losować, bo przecież dzisiaj jest środa, kiedy ja to nagrywam, właśnie wstawiłem nowy film i jeszcze komentarzy nie ma. Wow, dobra, czyli ja muszę po prostu zrobić teraz cięcie i sobie to dograć jakoś tam na koniec, za parę dni to nagrać. Dobra, trochę zlamiłem, bo przecież nie ma komentarzy jeszcze. Okej, dobra, do zobaczenia, papa, cześć. Widzicie się zaraz w losowaniu ze mną, a ja się widzę z wami na live'ach albo za tydzień. Siema!